To zespół Believe, pierwsza płyta, otwór zamykający tę płytę. Brawo! Yy, tak, przeglądam na Facebooku moje konto, oprócz tego gestu machania ręką, nie wiem o co w tym chodzi tam słuchacze, ale pozdrawiają nas słuchacze, pan Marek z Gelsenkirchen nas pozdrawia, o, słucha i ogląda, więc... No to... Mamy, tak. poza granicami też Pozdrawiamy liczby. Szalkę 04, tak? Pozdrawiamy, tak. Szalkę 04. My jesteśmy od piłki nożnej też, od muzyki. Ale muzyka rockowa zawsze się łączyła z piłką nożną. Ja pamiętam te wszystkie zespoły metalowe, które no tak. przyjeżdżały do Polski zaraz w przerwie między koncertami na boisko i kopanie. No, Iron Maiden na przykład. Tak, Iron Maiden. A, tak. No przecież. Dobrze, przechodzimy do najnowszej płyty. Mm -hmm. Za chwilę... Po pierwszym utworze, jak odtworzymy kolejne dwa, państwo będą mogli zdobyć sobie tę płytę. Tutaj poprosimy państwa do Mirka. Mirek ma tutaj markera, będzie podpisywać też płyty. Yy, powiedz coś o kulisach powstania tego nowego albumu, bo z tego co wiem, i yy, to rozmawialiśmy zresztą w katowickim Spodku, mm -hmm. rozstałe się yy, Miałem tę przyjemność albo nieprzyjemność jako pierwszy usłyszeć, że Mirek Gil odchodzi od kolarz. I potem trochę czasu upłynęło, dowiedziałem się, że będzie nowa płyta Bilif. No tak, dlatego że proces właśnie tak przeskakujemy z pierwszej tak, płyty tak, do tak. ostatniej, to tak tylko w woli informacji to jest nasza szósta płyta, bo w międzyczasie jeszcze mhm. wydaliśmy cztery płyty, czyli w sumie pięć, a to jest szósta, szósta jest nasza, jest to nasza nowa płyta. No tak, bo chodziło o zebranie ludzi i nowego składu, więc mamy nowy skład, oprócz tego stałego składu, czyli Przemka Zawadzkiego na gitarze basowej i Satomi na skrzypcach i notabene właśnie na tej nowej płycie taka ciekawostka, Satomi gra nie tylko na skrzypcach, ale na instrumentach klawiszowych, a Wcześniej się już się sprawdziła w takim utworze do pierwszej gry Wiedźmina, bo tam mhm. też mieliśmy przyjemność napisać piosenkę do pierwszej gry Wiedźmina i tu młodzi ludzie bardzo ją lubią i stąd też poznali zespół Belief, bo ona miała ponad milion odsłoni, więc dosyć popularna była, nawet się doczekała skowerowania przez parę zespołów. <grym> Taki zespół rosyjski, wszystkiego gitarzysta hiszpańskiego nawet wysłali mi to. Oczywiście bardzo fajnie to zrobili. No i ten skład musiał nowy powstać i doszedł do zespołu Robert Kuba-Kubajek. To jest perkusista, który znany wcześniej był z gry w przede wszystkim zespole Róże Europy, ten słynny hit mm -hmm. Jedwab i w zespole Keller też grał, no i w zespole Hetman. Mm -hmm. Metalowa formacja. Tak, 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 w tej metalowej formacji, a Kubę znaliśmy z przemkiem, bardzo dawno już się poznaliśmy, no ale okazało się, że tutaj jakoś nasze drogi się połączyły i to dosyć bardzo fajnie, jak to się mówi, slangiem muzycznym, zażarło. <grym> I Kuba naprawdę wniósł bardzo dużo do tej płyty, bardzo nas zmotywował i po tych naszych wszystkich problemach ze składem bardzo nas zmobilizował do pracy i ta płyta powstawała w okresie 10 miesięcy. No ale nie mieliśmy wokalisty. Już, już troszeczkę materiału mieliśmy, ja jakieś tam linie melodyczne śpiewałem no i przesłuchiwaliśmy różnych wokalistów i pojawił się Łukasz Ociepa, który przyszedł na przesłuchania i właściwie zaśpiewał 15 sekund trzy dźwięki. To było tak fajnie, bo ja mu dałem utwór do nauczenia się, oczywiście wszystkim dawaliśmy ten sam. I on spytał nas, czy on może swoją interpretację przedstawić tego utworu, co nas bardzo ucieszyło od razu, że jest kreatywny i ma własne pomysły. To, to, to bardzo fajne jest w zespole, że, że kolejne, kolejna osoba będzie mogła coś wnieść, tą cegiełkę do powstawania utworów. I właściwie zaśpiewał 15 sekund, trzy słowa. No i od razu widzieliśmy, zatrzymaliśmy taśmę i mówimy, no słuchaj. E, za, za, za naszych czasów było coś takiego, że e, uścisk dłoni to jest tak jak podpisanie kontraktu. No ja od razu, od razu z nieba nam spadł, po prostu mieliśmy ogromne, ogromne szczęście. Tej płyty na pewno w, jeszcze nie było, dlatego że, że on się pojawił i wniósł bardzo dużo do tej płyty. Wszystkie linie melodyczne, które będziemy słuchać, e, są jego, jego pomysłów i Kuba też był takim motorem, jak mówiłem, więc rytmicznym jest to zupełnie inny perkusista niż Włod Tafel porównując to z tą płytą, którą przed mhm. chwilą słuchaliśmy jest to zupełnie inne granie gra bardziej bardziej reaguje na, na wszystkie zjawiska, które zachodzą w utworze, tak powiedzmy Czyli, czyli jakieś solówka gitarowa, czy nawet wokal, czy, 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 czy skrzypca jak wchodzą, on po prostu bardzo dużo słucha i, i tak bardziej, taka bardziej filozofia jazzowa, czyli po prostu cały czas jest pod, pod grą, tak, jest cały czas czujny, jest pod grą i reaguje na, na to, co, co się dzieje w zespole. Był to fajny czas zresztą słuchać tą energię no niestety płyta nie jest wesoła, bo w ogóle no właśnie, płyta... właśnie, chciałem się zapytać, skąd ta mm -hmm. koncepcja o tych siedmiu wdowach, które tak. utraciły no, swoich mężów? To... No tak. Z jednej strony pomysł ciekawy, z drugiej trochę taki smutny, powiem. E, no, to wynika z... To, to bo, ponieważ najpierw powstaje zawsze u nas muzyka i linie melodyczne, dopiero później są pisane teksty. I naszym nadwornym tekściarzem jest nasz przyjaciel Robert Sieracki, który pisze teksty do naszych, do naszych płyt. No i ja wysłałem mu ten materiał do posłuchania, żeby po prostu pomyślał o tym yy, yy, i co o tym sądzi i co, o czym będzie ta płyta. A on był wtedy, to jest bardzo przewrotne, w słonecznej Kalifornii. No i dostał tą, tą muzykę i mówi, że złapał takiego doła że mówi, no nie, no kurczę, no nie może być w jakichś kwiatkach miłości, nie, nie, no to musi być koncept album e, i mówiący o, o śmierci, więc wymyślił sobie e, siedem historii o, o wdowach, które straciły swoich bliskich. To są różne sytuacje, no, jak gdyby jak państwo później się w, w bardziej zaangażują w teksty, to to, to zrozumieją. To, to wszystko dokładnie, bo to są co siedem takich oddzielnych opowieści, nie tylko mówiących o śmierci, ale mówi, mówiących o, o no, naszym życiu normalnym, czyli o naszych troskach, porażkach, ale, ale jak zwykle Robert przewrotnie pisząc zostawił, ta siódma wdowa jest w ciąży, czyli... Jest na, optymistyczny narod, tak, narodzi się nowe życie i jak gdyby to wszystko jest nieważne, czyli dalej, dalej przetrwamy i będziemy normalnie mogli żyć. E, po prostu muzyka zrobiła na nim takie wrażenie. Ale myślę, że jak słuchacze będą słuchać muzyki i ona nie jest, to nie, to nie są marsze pogrzebowe. Nie, tak. ale, ale, ale po prostu tacy jesteśmy i, i, i to, to wynika po prostu i z nas to wychodzi, a to, no, tak, to, tak nam wyszło po prostu. To może posłuchajmy, rozpoczniemy od utworu numer dwa. Tak, druga wdowa. Druga, druga wdowa, proszę.